Dominik, twoja ostatnia walka o mistrzostwo DSF-u, no genialna. Właściwie w każdym elemencie walki dominowałeś. Świetny boks, świetne kopnięcia, ale był jeden element, który no totalnie spieprzyłeś. Wiesz, jaki to element? Nie wiem. No to zobacz, popatrz, daję ci tutaj telefon, popatrz, przyglądaj się. Nie idzie? Zobacz, totalnie przestrzelony backfist. Totalnie, totalnie przestrzelony backfist. No fatalnie. Co, ja chciałem zadać ci pytanie. Czy wiesz, kto w Polsce ma najlepszy backfist, czyli tak zwany kołowrotek? Michał Turyński. Miałem okazję też nieraz sparować z nim, także miałem okazję też przyjąć parę jego backfistów. No ma trzaśnięcie w tym, z tym, do tego backfista. Wiem nawet gdzieś tam od chłopaków, że potrafi nawet gdzieś znokautować i posadzić swoich sparring partnerów tym backfistem na gardę. Czy naprawdę wierzysz, że Michał Turyński ma lepszy backfist niż Bonus w BGC? Ze słynnym... Myślę, że tak. Myślę, że Bonus BGC jeszcze długo musi potrenować. Jaka rzeka w Poznaniu upłynie? Warta, tak? To dużo Warty jeszcze musi upłynąć, żeby Bonus BGC miał lepszy kołowrotek niż Michał Turyński. No właśnie, Bonus będzie prowadził jakieś seminarium i chciałem cię wysłać na to seminarium. O, to musielibyście mi chyba dopłacić za to seminarium, bo nie wybieram się. Dajesz mi to! Hałas dla Bonusa! Pokaz umiejętności!